I za chwileczkę wielki finał turnieju w Krnowie dla Rocznika 9-7. W wielkim finale spotykają się dwie polskie drużyny. Drużyna z Ostrowa Wielkopolskiego w czarno-żółtych strojach i w biało-czerwono-czarnych drużyna Żyrardowa. Mecz o pierwsze miejsce, o Puchar Wielki Krnowa. Dla kogo? Pierwsza piłka dla Żyrardowa. Trzy razy już się wcześniej spotykali, trzy razy wygrał Ostrów Wielkopolski. Czy to się odmieni dzisiaj? Wiedzą, znają się te drużyny doskonale. I od prowadzenia rozpoczyna drużyna z Mazowsza. 2-0 dla HKS Trójka Żyrardów. Basket zaliczony. Mamy 2-2 i jeszcze może tutaj zawodnik z numerem 12 dołożyć osobistego. Na pewno emocje będą, w końcu to jaki finał. I teraz Malawski się pokazał. Wzrostowo Malawski najskuteczniejszy strzelec w drużynie Żyrardowa. 175 cm wzrostu na dzień dzisiejszy. Wciąż rośnie. Żyrardów, mniejsza drużyna, ale jakże waleczna, jakże grająca dobry defense. Ponitka, nieudanie. Tacy, jak ja to wcześniej powiedziałem, rzemieślnicy w tym klubie. Szkole. O, teraz się zagłupili i o to właśnie chodzi. Trzeba wykorzystywać tylko moment nieuwagi i widzieliście Państwo sami, jak można szybko zdobywać punkty. Time out. Time out for coach Żyrardowa, pan Leszy Kamiński. A kibice z Żyrardowa.